Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Juken, przed wami 34 odcinek z Euro Truck Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera, czyli tej serii, w której wszystko i całe levelowanie praktycznie tegoż oto konta dzieje się na waszych oczach. Moi drodzy, no dzisiaj mam ochotę coś tutaj mocniej zadziałać, także pewnie wezmę jakąś możliwie najdłuższą trasę, aby no troszeczkę expa nam wleciało. Zobaczmy, jak tu nasza kariera wygląda. No raczej bym się nie spodziewał tutaj levelowania na kolejny poziom. Raczej jest to mało wykonalne, moi drodzy. No niestety troszkę na mandaty wydaliśmy w tych ostatnich dwóch tygodniach, więc no jakby widać połowę ciężarówki by było, więc teraz będę się starał, aby jednak tych mandatów było mniej. No, eksploracja mapy bardzo fajnie, już zbliżamy się do 10%, także jak widzicie ta metoda, aby ciągle nowe jakieś tam drogi starać się wybierać, no się sprawdza. Wiadomo, że teraz będzie coraz trudniej już tą mapę odkrywać, miast mamy bardzo mało odkrytych w stosunku do wszystkich, kraje mamy 22 na 48, to mnie najbardziej zastanawia. Jeszcze jakich krajów mogliśmy nie odkryć, ale będziemy spróbowali to wszystko, widzowie, jak najbardziej zmienić. Jeśli miałbym jakimś dziwnym trafem levelować, to już na spontanie się zastanowimy raczej, chociaż bardziej mnie tu ciągnie do ADR-ów, bo one też są bardzo opłacalne, więc raczej bym chciał pójść w ADR-y. Ten długodystansowiec to jest jeszcze znak zapytania. Wiele rzeczy ja tutaj rozkminiam i często też w czasie odcinka zmieniam zdanie, bo jak wiecie, wiele rzeczy robimy na spontanie. I tak myślę, że zrobimy na spontanie właśnie jedną rzecz. Jakoś takie mam przeczucie, że może nam się uda ciężarówkę kupić pracownikowi jakąś, ale to by musiała być taka ciężarówka, no jak już by trzeba kredyt wziąć, to i bym wziął. Zobaczmy, w ogóle zobaczymy, jak z tymi kredytami tam stoimy. 500 tysięcy za Iveco, 480 tysięcy za DAFA. No to ja nie wiem, czy w tym momencie nie lepiej kupić już pracownikowi, moi drodzy, mana. Zobaczcie, 490 fakt, a nie, zbiornik paliwa jest całkiem spoko, tylko konie mechaniczne nie za bardzo, no ale kurczę, może warto by kupić jedną ciężarówkę już jakiemuś naszemu pracownikowi. Dawno nic nie kupowaliśmy. Ale to zobaczymy. Zobaczymy może po kursie. Może zostawmy to, słuchajcie, na koniec, tą sprawę organizacyjną. Tak. Tak myślę, że będzie ok. Zobaczcie, kredyty mamy praktycznie spłacone. Mamy tylko jeden kredyt, więc tym bardziej aż kusi, żeby tą pożyczkę wziąć. A może nawet rozbudujemy garaż? Kurczę, zobaczymy. Zobaczymy, jak nam wyjdzie zlecenie, moi drodzy. Obawiam się, że Volvo będzie niestety do naprawy. Nie wiem, jak ze snem. Mamy północ, więc myślę, widzowie, że zrobimy sobie tak. Dobra. Nie wiem, gdzie my tu jesteśmy, ale myślę, że skoro mamy północ, to się po prostu przekimamy, żeby już zacząć kurs od rana. O, i widzę, że tu mamy niedaleko zaraz jakiś warsztat. To może przy okazji zobaczymy, ile tam ta naprawa ewentualna będzie kosztowała. Myślę, że nie zaszkodzi auto naprawić, bo troszkę tam niestety mi te gałgany jedne nauszkadzały tą moją ciężarówkę. I przy okazji się właśnie tutaj w warsztacie prześpimy. Czekajcie, gdzie tu jest wjazd? Chyba od tej strony. Okej. A, bo tu taki garaż mamy. No dobra. Zobaczymy, ile ewentualna naprawa będzie kosztowała. Zalecenia serwisowe 50 tysięcy. Potwierdź. Dobra, widzowie. Naprawimy. 50 tysięcy. Myślę, że możemy. W ogóle ten kolor mnie tego Volvo troszeczkę, słuchajcie, tutaj nie za bardzo się podoba. Ale tak jak mówiłem, jeśli chodzi o wszystkie takie rzeczy... Aha, już musiałem w coś przydzwonić. Ledwo naprawił, już przydzwonił. Dobra. Czekajcie, prześpimy się.
Też niby nie mamy. Niby nie mamy, słuchajcie, tego oka zmęczonego, ale myślę, że możemy na zapas się przespać, żeby zacząć od rana. O kurczę. O kurczę, w deszczu będziemy jechać. A to może jeszcze raz się prześpimy. Zarobimy sobie trochę pieniędzy. O! Sobota 12. No nadal deszcz pada, ale okej. Okay. Trochę zarobiliśmy pieniędzy w tym czasie na naszych pracownikach. No cały czas się zastanawiam, czy nie kupić ciężarówki, ale to już sobie zobaczymy, słuchajcie, później. I teraz tak, jesteśmy w Norwegii. O, mamy pierwszy, tutaj mamy i delikatny ładunek. Jest ADR, ale też jest ciężki. Chlor. Chlor byśmy mogli wieźć z Malmo do Kokkola do Finlandii. Wiecie co? No tu mogłoby być fajnie w Szwecji się przejechać. Tak, ktoś z widzów też proponował, żeby znowu zrobić wielkogabarytowy ładunek. To zrobimy, oczywiście widzowie, że zrobimy. Pewnie, że tak, ale no w swoim czasie, nie? Tutaj mamy mleko sojowe. Zobaczmy może inaczej. Co my tu mamy? Tutaj mamy jakąś ładowarkę kołową do Turcji, przez Grecję. O, wygląda całkiem, ale chyba nie jest, to jest tylko ładunek o wysokiej wartości. No ja staram się raczej to łączyć. Motocykle. Tutaj mamy jakieś mleko z Węgier. Ja się trochę boję tych... tego West Balkans na tym promocie, bo mnie wywalało i... Zestawy stołowe, no nie ma nic takiego, co by mnie jakoś tam, słuchajcie, o, to Kalais, nie ma nic takiego, widzowie, co by mnie jakby, no, urzekło, nie? Tutaj mamy mobilny żuraw, ostatnio wieźliśmy mobilnego żurawia, więc nie wiem, czy chciałbym się powtarzać. W ogóle cenę sobie ustalmy, kurczę, 200. Wiecie co, no to 200 tysięcy bym chciał mieć minimum. Czyli mamy albo mleko sojowe tutaj. Nie jest to nic takiego, myślę, nowego, bo chyba tą trasą przez Szwecję lecieliśmy. Tu są jakieś skutery. O nie, Litwy na razie to bym nie chciał. Podwozie pociągu było ostatnio. Ale jestem niezdecydowany, widzowie. Samochody to ciągle wieźli. O, tu są niby luksusowe. SUVy. Do Finlandii. Krótka trasa. Krótka trasa. No nie ma nic, kurczę, fajnego, widzowie. Dobra, niech będzie ten chlor. Niech będzie ten chlor, bo prawie 300 tysięcy. No. Czyli Malmo. Do Malmo musimy się teleportować. Da radę, myślę, nasze Volvo, bo słuchajcie, tylko pytanie, czy do Malmo się możemy teleportować. Niby możemy. Okej. Okay. No, także sobie coś tam może zwiedzimy, jeśli chodzi o trasę. A to będzie nasza pierwsza, widzowie, trasa, jeśli chodzi o... Uj! Będzie nasza, słuchajcie, pierwsza trasa, jeśli chodzi o więzienie jakiegoś... Agencję pracy odkryliśmy. Przepięknie. Ja nie wiem, jak mam ustawione, słuchajcie, ten ruch uliczny. Skręć w lewo. Obawiam się, że chyba na spory. Dosyć. No jechać. Rura. Ile mamy? 3 km do celu. Dobra. Ale to Volvo naprawdę idzie jak rakieta. Ja się jeszcze nie mogę, słuchajcie, do skrętu w lewo przyzwyczaić. Jeśli chodzi o to Volvo. To idzie jak rakieta. No ale to pojedziemy sobie z ciężkim ładunkiem. Przy okazji zobaczymy, jak się nam Volvo 700 konne spisze. Skręć w lewo. W przypadku ciężkiego ładunku. Dobrze, że jakąś agencję pracy odkryliśmy. To przy okazji też... będziemy pracownika zatrudniali, to będzie, mam nadzieję, jakiś pracownik lepiej wykształcony.
Mam taką nadzieję, przynajmniej. W lewo mamy jechać, to... Jechać, jechać, jechać. Nie stać mi tu. Juken jak zwykle się spieszy, słuchajcie. Żeby odcinek wieczności nie trwał, także... Nie no, ruch jest chyba do zniesienia. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Też chcę trochę tych tras, wiadomo, odkrywać nowych, żeby ta eksploracja mapy nam... wzrastała, chociaż to jest taka rzecz bardziej tak... Bardziej taki challenge, kurczę, dla mnie, nie? Skręć w prawo. Jest, wiecie, widzowie, taki bardziej dla mnie, dla satysfakcji challenge. Meldowuje się. Bym powiedział, ale... Gdyby, słuchajcie, żadnych challenge'y nie było, no to nie miałoby to sensu, prawda? Także ja myślę, że... Sygnał GPS, system gotowy do pracy. Myślę, widzowie, że warto by sobie jakieś tam challenge ustawiać. Bo przy okazji dzięki temu też ten Eurotrack staje się taki, no, przyjemniejszy. Też powiem wam, że to Volvo naprawdę... Oj. Strasznie mi się, słuchajcie, to Volvo nie podoba, jeśli chodzi o kolor. O, 1200 km, czyli całkiem spoko. Myślę, że na najwyższy exp się złapiemy. Stać, bo jadę. Skręć w lewo. Z chlorem, także lepiej mi tutaj, wiecie, nie wjeżdżajcie. Lepiej w gałgany nie wjeżdżajcie mi w cysternę, bo wy się potrujecie. Tak, i pytacie w komentarzach, coraz częściej zauważyłem, że to dostrzegacie. Tak, moi drodzy, jeżdżę, czy to w dzień, czy w nocy, jadę na długich światłach, a jadę z dwóch powodów zazwyczaj. No, pierwszy jest taki, że... Podoba mi się, jak auta z naprzeciwka do mnie mrugają. No po prostu, tylko i wyłącznie to jest jakimś tam powodem, że jadę na długich. Drugi, moi drodzy, powód jest taki, że po prostu to gdzieś tam wpływa na to, że chętniej mi zjeżdżają. Jeżeli trzeba, czy tak jak nieraz wam pokazywałem, że włączenie migacza sprawia, że chętnie cię puszczą. Jechać. No i czerwone się. Co, gościu na czerwonym przejechał? Patrzcie to. Przejechał gagatek na czerwonym. Na czerwonym gagatek przejechał. O, fajnie, że po drugiej stronie, słuchajcie, też jest sygnalizator i widzimy jakie światło. Dobra, jedziemy z tym. Z tym chlorem. Tak dziwnie trochę ta beczka wygląda, ale... Pierwszy raz dopiero, słuchajcie, wjedziemy. Tak, ale ja muszę też uważać na drogę, bo wiecie, jak się kończy moje oglądanie. Także zrobimy sobie, myślę, taki kursik właśnie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Troszeczkę dłuższy dzisiaj. To levelowanie my i tak robimy. Widzowie, tak, no... Stój. Jadę. Tak na luzie, słuchajcie, robimy to levelowanie, jak widzicie. Ja tu nie robię jakiejś tam presji. No, też byłem chory tydzień czasu. Wróciłem po chorobie. Jeszcze myślę, że niestety po głosie to nie słychać, bo jeszcze mnie kaszel strasznie męczy. I też jakby nie mam na to jakiejś tam presji. Na spokojnie sobie jedziemy. Kompletnie bez jakiejś tam
presji, także wiadomo, że gdybyśmy to levelowanie, mamy tam 34 odcinek, tak, także tutaj jakby spokojnie, gdybyśmy to robili metodą z pierwszej serii, tak, tak krok po kroku, to tutaj byśmy spokojnie już 25, 26 level mieli. Mamy dopiero, no, do 20 się zbliżamy, ale to też chciałem właśnie wam pokazać, że te błędy, o których gdzieś tam pisaliście w komentarzach, mają znaczenie, nie? Specjalnie niejako te levelowanie robiłem trochę w inny sposób, co oczywiście pod kątem levelowania jest błędem, no ale musiałem to wam pokazać, żebyście widzieli, że no... No bo w poprzedniej serii się dość mocno dziwiliście, nie? Że czemu mi to tak szybko idzie i tak dalej. No to właśnie tutaj widzicie, jak na załączonym obrazku, że no wiadomo, no nie robiłem drugi raz tak samo, bo to nie miałoby sensu, skoro w tamtej serii robiliśmy według tej metody i widzieliście, że to działa, to tu macie jakby pokazaną alternatywną metodę, która no już tak szybko nie leveluje tego konta. I widzicie, że idzie to znacznie wolniej. Gdybyśmy tego długodystansowca na początku szybko levelowali, to też tego expa za trasy, gdybyśmy w ogóle robili długie trasy, tak, bo to jakby na levelowanie ma wpływ, to na pewno czasowo byłoby znacznie szybciej by nam to levelowanie szło. Czekajcie, tu? Tu, dobra. Ale tutaj sobie stwierdziłem, że zrobimy takie po prostu levelowanie na totalnym luzie, bez spiny. Jak widzicie, grzecznie jadę. Już się chyba nauczyłem tym Volvo jeździć, aczkolwiek powiem wam, że ono jest na tyle mocne, że przy ciężkim ładunku, bo to niby jest ciężki ładunek ta beczka, o wiele lepiej się jedzie. Już tak szybko nie przyspiesza, już takie jest bardziej... Da się bardziej realistycznie jechać, o. Część drogi widzę na żółto mamy, także już jechaliśmy tędy. Jedź prosto. No trudno. Czy też wiecie, no, na dłuższą metę, po tylu kursach, ile już zrobiliśmy, no, będzie coraz trudniej wybierać, czy to, co przewozimy, tak? Jakiś potencjalny ładunek, czy trasę, którą nie jechaliśmy. No, siłą rzeczy będzie gdzieś to tam się już powtarzało, nie? Będę starał się też brać właśnie teraz trochę ładunków z ADR-u, żeby było ciekawiej. Ostatnio już chyba drugi czy trzeci raz z rzędu wieźliśmy helikopter. Jestem ciekaw, ile nam ta trasa przy takiej w miarę prędkości, powiedzmy do 100 na godzinę, zajmie. Aż tak nie będę jakoś tam... Nie będę, widzowie, aż tak mocno grzał. Bardziej, że deszcz pada. Jestem ciekaw, ile już te Volvo przebiegu zrobiło, ale tu... Kurczę, ja tego tu nie widzę. I to tylko byśmy mogli niestety zobaczyć chyba w panelu ciężarówek. A wiem, z 2000 już pewnie zrobiliśmy kilometrów tym Volvo. Czyli musiałby być challenge, tak? Żeby w marcu zrobić, nie wiem, z 50 tysięcy? Nie wiem, czy to się uda. Nagrywam, jest połowa marca praktycznie. Nie wiem, widzowie. Teoretycznie jest to możliwe, no. Zobaczymy. Bo w poprzedniej serii miałem taki challenge, udało mi się go dotrzymać. A w zasadzie mnie jeden z widzów, słuchajcie, zainspirował do tego. Bo widz napisał, że zrobił na Volvo, które sobie kupił, chyba to było Volvo, że zrobił tym Volvo
500 tysięcy kilometrów, jeżdżąc cały czas z 90 na godzinę, także tu mega szacunek. A czemu mi to przyspiesza, jak na luzie cały czas jadę? Z górki musiało być. Także to mega szacunek, cały czas 90. Ale jak widzicie, też kulturalnie umiem jeździć. Chociaż jak się wleką 60 na setce, to się trochę denerwuje zawsze. Troszeczkę dla mnie za wolno. O, chyba deszcz przestał padać. Chyba przestało padać, fajnie. Słoneczko wyszło. Myślę, widzowie, że jak nam się noc zrobi, to akurat bym podjechał zatankować. Wiem, tak 20-21, chociaż tutaj na północy, jak widzicie, jest o wiele dłużej jasno. I nawet ta jazda niby nocą jest całkiem spoko. Więc to jeszcze na spontanie zobaczymy. No zatankować na pewno będzie trzeba, czy się prześpimy. To się zobaczy. To się zobaczy. Tak, na pewno tędy jechaliśmy, bo pamiętam te fajne jeziorko. W tym Volvo w ogóle, słuchajcie, prędkości nie czuć. Tak teraz patrzę, 116. Rozpędziliśmy się do 116. Dobra, jadę wolniej, miało być realistycznie. Tak jak widzicie, się 90-ką wleką lewym pasem. A już się przyzwyczaiłem, widzowie, do tego, że tu prawie silnika nie słychać w tym Volvo. Już jak tak dwa pierwsze były takie kursy, bym powiedział, takie na oswojenie się z ciężarówką. Mi się generalnie to Volvo podoba. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Chociaż też nie wykluczam, czy go nie... Zjedź w prawo. Nie zmienię, może później sobie zamienię na Mercedesa jakiegoś na przykład. Może na Mana. A może na tą Scanię fajną, stuningowaną. No to już zobaczymy, widzowie. No, ja uważam, że jeszcze na takie... Uj. Na takie rzeczy, no co jest, jechać. Myślę, widzowie, że jeszcze na takie rzeczy to jeszcze nam tutaj przyjdzie czas. No co jest, no jechać. No nie, no nie mówcie, że ja będę musiał ich zaraz staranować. No korek zrobili, no jak to można stać tutaj? Czemu on tu stoi? Chłopie, bo nie, no naprawdę nie mam cierpliwości, widzowie, sorry. Ale będzie trzeba to kulturalnie zrobić. No trudno, mandat, no co ja poradzę, gościa trzeba, widzowie, gościa trzeba, miniaturkę zrobimy taką. Będzie miniaturka fajna. No jedź ty, bałwanie jeden, ty. Dobra, tak sobie mogę jechać, nie, widzowie.
Słuchajcie, mógł normalnie, kulturalnie się włączać w autostradę, a nie jakieś tu kurde widzimisię. Ja jestem kulturalny człowiek, ale no bez przesady. Każda kultura ma swoje granice. Dobra, pozbyliśmy się Ghosta. Będzie fajna miniaturka. Czekałem, widzieliście, kulturalnie czekałem, no ale jak można stać na wjeździe, kurde, na autostradę? Niektóre boty prawka nie powinny mieć, chyba w chipsach wygrały te prawko. Niektóre boty. Dobra, ja bym tutaj oczywiście i pozwiedzał, poodkrywał jakieś znaki zapytania, ale nie chce mi się też już, myślę, że na tym etapie, na którym jesteśmy, już mi aż tak na tym nie zależy, nie? Także już nie będę jakoś tam maniakalnie tych znaków zapytania odkrywał. Przy okazji oczywiście tak, ale jakbym miał specjalnie skręcać, to nie. To nie, chcę tak. No i Volvo mi się podoba. Niestety 1% uszkodzeń mam przez barana, co mnie... zablokował. Jakieś dziwne, znaczy dziwne, fajne takie. Tutaj z prawej strony też jest, o zobaczcie, jakaś taka, kurde. Jakieś takie. Udało się bez wypadku. Słuchajcie, jakieś takie fajne te rzeźby stały, takie drewniane. Nie wiem co to. Bardziej jakiś posąg symbolizowało. Dobra, mamy 900 km jeszcze do celu, także jeszcze jest co jechać. Długa trasa jeszcze przed nami. 2000 Aurora zarobiła. Niedobrze. Czemu tak mało? Pracownicy niech mi tu zarabiają dużo, bo... chcemy firmę rozwijać, widzowie. Ja bardzo chcę tą firmę rozwinąć. Tak myślę, czy nie uzbieram trochę więcej kasy i od razu może 3 ciężarówki bym kupił. Ale jak widzicie z tymi używanymi, no to... i tak odpowiadam od razu na pytanie, bo widz napisał w komentarzu, że one są przecież stuningowane. No okej, ja to wszystko wiem. Przecież patrzę, jak wybieram daną ciężarówkę, jaki ona ma bak paliwa i jaki ma silnik. Mam tego świadomość, że mogą być stuningowane, natomiast mi jakby w momencie, kiedy kupuję dla pracownika ciężarówkę, widzowie, mi na tym nie zależy, żeby ona miała nie wiadomo ile koni. Także mi nie zależy na tym tuningu, tak? Bardziej mi zależy na cenie. No, na początku jednak dla mnie ta cena ma znaczenie. No i oczywiście liczba gwiazdek, no bo jeżeli, wiadomo, ciężarówka ma jedną gwiazdkę, to ona się nie nadaje do zakupu, to jest oczywiste. A przez to, że sobie kupiliśmy ciężarówkę, tylko może, myślę, że dobrze, bo gdybyśmy kupili znowu używaną i wiecie, nie mógłbym zrobić szybkiej podróży, a naprawa by była droga, no, to już byśmy się jakby ograniczali do danego miasta, w którym kończymy ten kurs. Oczywiście jest to jakaś forma challenge'u. Natomiast byśmy też, myślę, że dużo tracili. Myślę, że byśmy dużo też tracili i... widzieliście to zresztą w poprzednich odcinkach, że troszeczkę... troszeczkę nas to... o, fajne samoloty. Troszeczkę nas to tak jakby ogranicza, nie? A ja nie chcę na odcinkach jakby, no, jakbym miał 5 odcinków przykładowo pod rząd wozić dokładnie to samo, jakieś tam, nie wiem, samochody czy coś, no to... sami rozumiecie, ani dla mnie, ani dla was to nic ciekawego by nie było. No tak przy okazji możemy troszkę teraz powozić jakieś ADR-y i myślę, że będzie troszkę kursów takich, których będę starał się zupełnie
zupełnie coś innego wieść niż dotychczas. Coś nowego, tak? Taka troszkę odskocznia była. No i wiadomo, widzowie, czas najwyższy, żeby troszkę tą kasę jednak podreperować. No bo tak jak sobie na spokojnie levelujemy bez presji, tak? No bo jest to levelowanie totalnie na luzie. Tak myślę, że teraz przez 2-3 odcinki troszeczkę tak bym powiedział. No nie, że zacisnę pasa, bo tu nie mam przed czym pasa zaciskać, ale bardziej tak się sprężę, żeby troszeczkę tak podbić te levele szybciej. Tak po prostu czuję taką potrzebę, też jak najbardziej na luzie, bo przecież nie mam tu żadnej presji, jak widzicie sobie levelowanie robię naprawdę totalnie na luzie. Mam po prostu, czuję taką potrzebę, taką ochotę mam, żeby troszkę przycisnąć z tym levelowaniem. Może też i ze względu na ciekawość, jakie tam ADR-y nam się jeszcze odblokują, bo raczej chciałbym ADR-y i myślę, że jak parę tych ADR-ów, 2-3 ADR-y odblokuję, bo tam mi chyba tyle zostało, to wtedy myślę, widzowie, że awansujemy tego długodystansowca już na full i będziemy już takie traski starali się robić, te 1500 km minimum. No to wtedy myślę, że będzie to takie już adekwatne w stosunku do levelu, bo jak widzicie, no w tej chwili to już zaczynają wychodzić 2-3 kursy. Dwa, trzy kursy, słuchajcie, wychodzą na jeden poziom, nie? Żeby wbić. No ale to jest oczywiste, im wyższy poziom, tym trudniej. No tutaj się nie ma co wczypać, chociaż przypuszczam, że jakbym odblokował tego ADR-a, znaczy nie ADR-a, tylko długodystansowca, sorka. Tego największego długodystansowca. I byśmy zrobili taką trasę 4000 km, to jest nawet bardzo prawdopodobne, widzowie, że dwa levele bym wbił na jedną trasę. I wiecie co? Myślę, że... Nie wiem, czy... Jakoś w najbliższym czasie, ale chciałbym. Myślę, że już... To muszę taki być bardzo wypoczęty, bo to mi zleci pewnie znowu koło 4 godzin na taką trasę, a tak jak wam mówiłem, nie chciałbym robić odcinka w postaci takiej, że zrobię save'a i potem będę na drugi dzień do tego wracał. To jest dla mnie bez sensu. Także chciałbym przysiąść i wtedy za jednym zamachem już sobie, nie wiem, jakąś herbatę w termosie przyniosę, żeby nie chodzić co chwilę, bo to wiadomo, że gardło siada. I sobie będziemy jechać wtedy. Myślę, że zrobimy, ale to jeszcze z dwa ADR-y może wbijemy i jak weźmiemy tego długodystansowca już największego, to wtedy taką trasę bym już zrobił, taką na full. Totalnie na full. Najdłuższą, jaką się da. O, 730 km. Jakoś nam to w miarę sprawnie idzie. Jest duża szansa, widzowie, że znowu w godzinę się z odcinkiem uwiniemy. No, zawsze też na początku są jakieś tam sprawy techniczno-organizacyjne, które no muszę robić. Bo przecież nie będę tego, słuchajcie, robił poza odcinkiem, jak nie wiem, zakup ciężarówek czy takie tam sprawy. Jaki tu jest ruch? No na razie niestety jeden mandat dostaliśmy przez gościa, który blokował drogę. Staram się jeździć bez mandatów, jak widzicie, no ale nie zawsze to jest wykonalne. Niestety, ale tą drogą, jak widzę, cały czas jechaliśmy, bo wszystko jest na żółto, także niestety, widzowie.
Nic tutaj nowego nie odkrywamy póki co. Teraz chyba też nie, bo widzę, że w lewo, ale też... Trzymaj się lewej strony. Tu już musieliśmy chyba kilka razy jechać tędy, bo widzę, że... Z drugiej strony, no tak, no bo mogliśmy jechać. I tutaj też, no trudno. Trudno, widzowie, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No już mandat, jak ja hamuję. Łe, wy świnie jesteście w tej Szwecji. Postawiliście 70, który zacząłem hamować i już mandat. No to tak nie można. Dajcie człowiekowi wyhamować. Bardzo nieładnie zrobiliście. Jeszcze tyle kasy, kurde. Bardzo nieładnie, widzowie. Bardzo źle. Trzymaj się lewej strony. Bardzo źle zrobili. Jeszcze gdybym nie hamował, to rozumiem, ale hamowałem przecież. Słynne Uppsala, w którym chyba z 3 razy byliśmy. No to możliwe, dlatego że w 3 razy w Uppsala byliśmy, to... Dlatego droga jest, jak widać, na żółto, nie? Też tak nie pamiętam, jak... Jakiś tam szczegółów. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Gdzie to jest wszystko wszędzie. I tutaj też w prawo jest na żółto. Zjedź w prawo. Chociaż nie wiem, czy to nie z drugiej strony przez przypadek. Ale jest na żółto, bo no jechaliśmy tędy jak nic. Jechaliśmy tędy jak nic. O, przychód 50. O, Helga, widzowie. Nie no, szampana chyba kupimy, słuchajcie. Tak narzekałem na tą Helgę, że mi minusy cały czas robi, a tu Helga 55 tysięcy zarobiła. Nie wiem, czy to nie jest czasem najdroższe, największy przychód ze zlecenia do tej pory przez pracownika. Oj. Zaraz znowu mandat nam dadzą, gałgatki jedne. No, teraz nie chwalmy Helgi. Helga daje już znowu. O, następny, 36 tysięcy. Margherita. Pięknie, widzowie, ci pracownicy. Zobaczcie, 400 koła już mamy. Plus moje 200, plus 2 kredyty, które możemy wziąć, więc myślę, że w następnym odcinku kupimy 3 ciężarówki i powiększymy garaż. Myślę, że tak zrobimy, widzowie. Sorry, że tak pochrząkuję co chwilę. Będę starał się mikrofon wyciszać, ale... Niestety jeszcze gardło... daje o sobie znaki. Zatrzymamy na stacji na zatankowanie, to się... To sobie może herbatkę przyniosę. No jechać, jechać. Czemu jedziecie, kurde, 50? Halo, ludzie. 50 to trochę za 40, to trochę przesada. Jechać, jedźcie tymi strażakami. No jedźcie, puszczam was. O, wiedziałem, strażaki w autobus. Słuchajcie, strażaki w autobus przydzwoniły. Ej! Już myślałem, że we mnie zaraz przydzwonią. A już myślałem naprawdę, że we mnie przydzwonią strażaki. No czemu oni tam stoją? Przecież tam nie ma świateł. Co tam jest, kurde, za korek?
Dobra, niby się ruszyli. Jak to w trasie, widzowie? Nigdy nie wiesz, kiedy spotkacie korek. 20 godzina. Ja jeszcze nie myślę, że jeszcze ze... W ogóle bak paliwa to raczej nam paliwa powinno w ogóle starczyć, ale... To się jeszcze zastanowimy, czy jest sens iść spać. Bo tutaj na północy jest dosyć jasno. Pomyślimy. Oj! Co to za 30 na godzinę, żeby jechać? Kto to widział? A, bo rondo jest. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Też tędy jechaliśmy, bo widzę po mapie niestety, także niczego tutaj odkrywczego, widzowie, na razie nie. Ale ciekawi mnie, że 600 km i 15 godzin, to mnie bardzo ciekawi. 11 godzina, będziemy na miejscu, długo trochę, tak nie wiem. Mamy na jakiś prom? Jedziemy, widzowie. Nawet nie zwracałem uwagi, jak brałem zlecenie. Jak zawsze, cały Yuken, nie? Nawet jakbyście mnie zapytali teraz, gdzie jedziemy, to też do końca... Do skrętu w lewo. Też, słuchajcie, do końca nie wiem, gdzie jedziemy, nie? Wiem, że gdzieś tam wiozę to, ale gdzieś przez Szwecję, ale gdzie dokładnie jedziemy, to nawet nie pamiętam. Skręć w lewo. Mam dobrą pamięć, ale... krótką. Dobra, jedziemy na prom. Jedź prosto. Ty, autobusiarzu. Ja pierdzielę. To gdzie? Ja mam pierwszeństwo. Chłopie, ja mam pierwszeństwo. Gdzie mi wyjeżdżasz? Co za barany? Wtrącają mi się, kurde. Kto tu 30 postawił? W jakim to celu? Teraz będzie najlepsze, że ja nie wiem, gdzie płynąć, nie? Bo nie wiem, gdzie jedziemy. Zapomniałem po prostu. O kurde, widzowie. Do Estonii? Nie. Do Finlandii? Czekajcie, to ja muszę... Aha, do Finlandii. Coś tam. Czyli... Chyba tu. Szukanie nowej trasy. Chyba dobrze pojechałem. O, i nocka nam przeleciała. Nie musimy się kimać, widzowie. Zobaczcie, ile mamy na koncie kasy. 543 tysiące na koncie. Przepięknie. Także to już jest więcej jak pewne, że w następnym odcinku będziemy dobrą, myślę, inwestycję robili. A tędy już też jechaliśmy. Do
do skrętu w prawo. Kurde, wszystko, wszystko poodkrywane. Skręć w prawo. A myśleliście, że się nie zatrzymam, co? A jednak się zatrzymałem. Kulturalny Yuken jestem. Także to już jest, widzowie, więcej jak pewne, że w następnym odcinku jakąś tam inwestycję będziemy robili, jeśli chodzi o zakup ciężarówek. Może i nówki się... Do skrętu w prawo. Zobaczymy. Wszystko zależy, jak z kasą będziemy stali. Może powymieniam, słuchajcie, i tym pracownikom, którzy robią dobre dochody, po prostu byśmy dali nówkę, ciężarówkę, z jakimś lepszym silnikiem na przykład, a używane przenieść do nowych pracowników. O, może tak trzeba zrobić, widzowie. Może to. Słuchajcie, już jest ten moment, żeby zacząć nowe kupować. Oj, co tu się dzieje? A, światła są. Okej. Taki korek? Jedź prosto. Dobra, pojadę prosto. ...370 km. No nie ma sensu, słuchajcie, spania robić. Paliwo, myślę, że... Zasięg mamy całkiem spory, także... Myślę, że spoko. Helsinki, Pori, Turku. Turku. Jechać. Aha, znowu czerwone światło. No, no. O to za. Same światła. Gościu, jedź. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dobrze, Iwoniuniu. Znowu światła. Skręć w prawo. Na dół. O, kierowca nowy poziom osiągnęła. I 609 tysięcy. Zobaczcie, jak kasa ładnie płynie. Plus moje 200 ze zlecenia. Jeszcze dwa kredyty są do tego do wzięcia. Jak wyhamowałem. Czemu tam jest korek? No nie, no widzowie, nie mówcie, że będę musiał, kurczę. Objeżdżać. Co tu się dzieje? Tak, to się nie będziemy bawić, widzowie.
Prawda, że się nie będziemy tak bawić? No co oni tu robią? Stanął sobie gościu na środku i blokuje drogę. Tak to się nie bawimy. Nie ze mną te numery. Chcieliście wydymać Freda, a Fred wydymał was. ...345 km do celu. O, już szybko pójdzie. Nagle nie wiem, skąd się za mną samochody wzięły, skoro przecież tam był korek. Żadnej drogi chyba nie było, gdzie by czekały jakieś auta. Że chyba nam się zrespiły skądś. Już tą 80-kę by sobie mogli tu darować. Trochę za wolno. Chociaż 90-ka by mogła być. Jedź prosto. Jakoś nie mam za dużego wyboru, droga Iwono. No ale niech się te znaki zmienią. Ile można 80-ką jechać? Chyba się nie zmienią. Niestety, widzowie. Trzymaj się prawej strony. No, zmieniły się na 60. Zarąbiście. Prosto. Trzymaj się prawej strony. Dobrze, Iwonka, dobrze. Chociaż kusi mnie, żeby kogoś tu wyprzedzić. Policaje stoją. Dobra, jest w końcu 80. Nie, 60 znowu. Kurde. Co to za droga? Ori, no to tu chyba jechaliśmy ostatnio i teraz widzę, że zaczęliśmy odkrywać część drogi. O, i w końcu coś odkrywamy. Stój. Co oni, kurde, pogrzało ich z tymi 60-kami, czy co? No i wjechał we mnie. I dlaczego ja dostałem mandat? Gość we mnie wjechał. No przecież to jest skandal, widzowie. Ja mam mandat jeszcze za to. Pierdziele, wyprzedzam. Na łeb można dostać z tą 60-ką. No i ile można, kurde, 60 jechać? Dobra, tam mi zjeżdżają. Finlandia mi się nie podoba, jeśli chodzi o ograniczenia prędkości.
Tak jak nie lubię Litwy, Łotwy i Estonii, bo tam są 70 wszędzie, tak Finlandia z 80 też nie do końca mnie satysfakcjonuje. Żeby to 90 chociaż na godzinę było. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Oj! Coś tu się dzieje. O, 230 do celu. Pięknie. Może w godzinie się nie uwiniemy, ale ja bym chętnie depnął, widzowie, żeby ten odcinek skrócić, ale tu się nie da. Jest 80, to nie depnę na 90, bo będzie mandat. Mandatów, jak widzicie, nie wyłączam. Tak 90 by się tu idealnie jechało na tej trasie. Zobaczcie, jaka ładna trasa. W sam raz na 90. Ja tu zasnę zaraz przy tej 80, widzowie. To się tak nie da jechać. Dajcie 90, ludzie, no przecież. Litości. O, stuwa. Pięknie. Jak jest stuwa, to nagle, kurde, jadą, zawali drogi. I zobaczcie, jadą, zawali drogi i nagle blokują drogę. Jest stuwa. No i teraz to rozumiem. Trochę nadgonimy. No i tak to można jechać, widzowie, nie 80. Łe, ja cię kręcę. Jeszcze roboty drogowe. To się człowiek, kurde, rozpędzi, to wiatr w oczy. No jedź, gościu. A pierdziele, co się rozpędzę, to mam wiatr w oczy, nie? I znowu 80 tu jest. Pierdziele, trochę będę sobie o 5 szybciej jechał.
jedź prosto. O, 60 tysięcy ktoś zarobił. No jedź, chłopie. Tym Nissanem. 60 koła ktoś dla mnie zarobił. Pięknie. Nie, no jedź tym Nissanem, bo już mam cię dosyć. Ło, nie dostałem mandatu od policjantów. Złe wyprzedzanie. Prosto. Noż, kurde. No to się wkopałem. Tak się kończy, widzowie, pośpiech. A, bo mu się na zderzaku powiesiłem. Okej. Gdybym nie musiał w prawo skręcać. Jedź prosto. To już tak niewiele nam zostało do celu. O, nowe miasto przynajmniej odkryliśmy. Pięknie. Pięknie. 92 km, tak. Nie ma co się spieszyć. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jak na życzenie, zielone światło. Chociaż fragment jakiś, słuchajcie, drogi odkryjemy, bo przecież cała trasa już była odkryta. Ale takie trasy 1200-1300 km, no, szybko mi się ostatnio robi. Dlatego też jestem ciekaw, jakbym tego długodystansowca wbił i bym tak starał się robić trasy 1500, nie? Żeby te, ten jakiś tam wszedł dodatek. Na koniec trzeba coś odwalić, nie? Nie, no nic nie będę odwalał, widzowie, grzecznie jadę. Przecież. Jedź tą Dacią. Niektórzy są hamami, bo jak się trąbi, to przyhamowują. Widzicie? Tak jak ten. Gagatek jeden. 70 jedzie, a jest 80. No szkurde. No i tyle by było w temacie. Pierdzielaj. Przez barana mandat dostałem. Tak się kończy hamowanie przed maską tira, który wiezie ciężki ładunek i nie wyhamuje w parę sekund.
No, tak w zasadzie bez spania się obeszło. Godzina jest młoda, więc myślę, że jak następną trasę zaczniemy, to też myślę, że bez spania, bo południe. A fajna sprawa, że za chwilę nam ratę kredytu weźmie i to tylko będzie 26 tysięcy. To jest fajne, widzowie. Bo tamte kredyty drugie, dwa po 400 tysięcy pospłacałem. Celowo, aby wziąć ten kredyt i coś tam na inwestycje wykorzystać, więc dwa kredyty takie możemy wziąć. No to już nam robi 800 tysięcy ponad, plus 600 na koncie, plus jeszcze 200 za zlecenie, także to już nam robi fajny pieniądz i dlatego myślę, że w następnym odcinku trzy ciężarówki kupimy. Garaż powiększymy, no ale to wszystko będzie zależało oczywiście, czy używane, czy nowe, no jak zwykle spontan. Troszkę czasami w tym Eurotracku niestety te używane są zbyt drogie. Jeśli już bym miał nowe kupować, to zastanowię się między manem, a zobaczymy jakie tam mamy do dyspozycji, ale chyba man był najtańszy. Dobra, 12 kilometrów do celu. Jedziemy grzecznie. O, czyli drugie miasto odkryliśmy. Pięknie, czyli dwa miasta, widzowie, odkryliśmy. Trzymaj się prawej strony. Bardzo mi się to podoba. Że zjedź trzecim zjazdem. Dwa miasta odkryte. Oj, zajechałem gościowi drogę. No nie wyhamowałbym. Zjedź z ronda. Tych miast i tak mamy bardzo mało, słuchajcie, poodkrywanych. Nie ma co. Widzieliście zresztą te statystyki nasze tam. Ja najbardziej się z tymi krajami zastanawiam, bo tak jak liczyłem, no jakby nie wiem, czy. Nie wiem, co on tu bierze pod uwagę, bo. Zjedź drugim zjazdem. Powiem wam szczerze, zupełnie mi się kraje nie zgadzają. Jakby było ich tutaj więcej, niż jest możliwe, żeby było. Zjedź z ronda. Tych tutaj do odkrycia, no ale to już zobaczymy sobie. A spokojnie, będziemy sprawdzać. Uszkodzenie naczepy, a czemu ktoś wjechał we mnie? Może ktoś mi przydzwonił w naczepę? Bo ja w nic nie wjeżdżałem przecież. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. No, jesteśmy na miejscu. Zjedź z ronda. Jedź prosto. Doprowadziła mnie Iwona do celu. Chyba tu w prawo. No chyba tu, no. Jesteśmy na miejscu cali. Bardzo się cieszę, Iwonko. Bardzo się cieszę. Też niestety auto trochę na czerwono jest, także trochę mi tam uszkodzili. Nie chce mi się parkować. Będzie doskonale, będzie doskonale. Pięknie, widzowie, jest i doskonale. Jeśli chodzi o exp, no to sporo go dostaliśmy. Sporo go dostaliśmy. Zobaczcie, w następnym odcinku wbijamy kolejny poziom. Także 1700 expa, bardzo ładnie, 200 tysięcy kasy, bardzo ładnie. Cieszę się niezmiernie. Także dziękuję ci, drogi widzu, za oglądanie. Będzie mi bardzo miło i będę bardzo wdzięczny, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym z pewnością będziemy jakieś inwestycje już tutaj czynili. Także trzymaj się, cześć!